Są! Piechota! Cała kompania! Idą zwartą kolumną od Wręczycy Wielkiej. Chyba kierują się prosto na nas. Łącz z dowództwem 7 Dywizjonu. Rozkaz. Punkt obserwacyjny Lisiniec. Z kapitanem Kamińskim. Panie kapitanie. Panie kapitanie, kapitan Śmigielski melduje posłusznie o wykryciu niemieckiej kompanii piechoty. Poruszającej się po drodze Wręczyca Wielka, przysieka Częstochowa. Idą w zwartym szyku. Czoło kolumny na wysokości skrzyżowania z drogą Kalej-Wydra. Koniec na wysokości kapliczki, 300 metrów przed skrzyżowaniem. W przysiece nasza zamaskowana placówka. Na razie nie otwierają ognia. Świetnie. Obserwować i korygować ogień dywizjonu. Rozkaz, panie kapitanie. Cel niemiecka kompania piechoty. Szosa między skrzyżowaniem Kalej-Wydra kapliczką 300 metrów przed skrzyżowaniem. Dalej w przysiece nasza placówka. Cały dywizjon przygotuj się do strzeliwania. Strzeliwanie w środek kolumny. Wystrzał. Obserwować w celu. Rozkaz. Ogień w celu, przed szosą. Przenieście na drogę. Szerokość ognia dywizjonu 200 metrów. W celu. Ogień ciągły. Piechota różnymi grupkami ucieka w kierunku skraju lasu, między Gajówką Wilczy Dół a Potokiem. Ogień zaporowy na skraj lasu. Pierwsza bateria. Ogień zaporowy na skraj lasu między Gajówką Wilczy Dół a Potokiem. Cel! Przerwać ogień! Resztki niemieckich kompanii wycofały się do lasu. Dywizjon, przerwać ogień. Zadanie wykonane. Panie kapitanie, melduję, że w rejonie szosy widzę około 100 ciał. Doskonale. To ich osudzi na jakiś czas. Dziękuję, kapralu. Meldujcie o wszystkich zauważonych ruchach nieprzyjaciela. Rozkaz! Strzelec Koźmi ląduje posłusznie. Rozkaz dla pana kapitana Śmigielskiego. Nasze ostatnie oddziały zeszły sprzed pola. Utrzymujemy styczność z nieprzyjacielem przez placówki. W każdej chwili można się spodziewać niemieckiego natarcia poprzedzonego przygotowaniem artyleryjskim. Zwrócić szczególną uwagę na kierunki z Szarlejki i folwarku Kalej. Za wszelką cenę kierować ogniem naszej artylerii. Porucznik Gordyjski, dowódca 6 kompanii. Dziękuję, możecie odejść. Odlądowuję się. Padnij! Koniec do schronu! Pani kapradu, muszę wracać! Zaczęło się! Pewnie kilka razy zrobiło, potem ruszał! To panowie gazowe! Obserwacyjny Lisiniec. Kapitan Kamiński, żyjecie? Tak jest, panie kapitanie. Przekazuję kapitana Śmigielskiego. Kapral Śmigielski melduje posłusznie, że schron nie naruszony. Chyba dostaliśmy bezpośrednie trafienie. Linia telefoniczna w porządku. Bardzo dobrze. Nie przerywajcie obserwacji przed pola. Rozpoznanie lotnicze doniosło o koncentracji niemieckiego batalionu piechoty na waszym odcinku. Zaraz powinni ruszyć. Panie kapitanie! Słyszę strzały na przedpolu. To chyba nasza placówka w Szarlejce. Wystrzelili czerwoną rakietę. Niemcy ruszyli. Obserwujcie pole. Podajcie namiary. Rozkaz.
Są! Trzy kolumny w sile około batalionu piechoty. Wchodzą za zabudowań szarlejki. Rozbijają się w tirailleurs. Idą wzdłuż drogi. Nasza placówka wycofuje się w kierunku na Grabówkę. Środek tirailleurs na wysokości kapliczki na drodze Szarlejka-Liśniniec. Oba skrzydła rozciągnięte na 250 metrów po obu stronach drogi. Cel niemiecki batalion piechoty. Poruszają się wzdłuż drogi. Środek tirailleurs na wysokości kapliczki na drodze Szarlejka-Liśniniec. Oba skrzydła rozciągnięte na 250 metrów po obu stronach drogi. Druga bateria. Przygotuj się do strzeliwania. Strzeliwanie w środek kolumny. Wystrzał. Obserwować cię w celu. Rozka! W celu! Tyraliera rozprasza się. Przenieś ogień na skrzydła. Druga bateria. Przenieś ogień na skrzydła. W celu! Batalion zalet na przedpolu. Panie kapitanie, przerwali ogień? Dywizjon dostał rozkaz ostrzelania niemieckiego zgrupowania pancernego na przedpolu Kierżyna. To wszystko. Przerwali ogień. Pod Kierżynem robi się gorąco. Mają im dać wsparcie. Niemcy ruszają! Padają jak muchy z naszym ognia, ale jest coraz więcej. Kapolu, to poddawaj! Tutka nie skorzystała się pod nasze zasieki! Tu ma tym jezyk, kiedy się chodzą na nas! Karabiny! Zaluj się na wschodzie! Uwaga, jeden masz granat! Jest, dostał! Następcy! Co proszę, przerwij ogień! Uciekają w bezładzie na całej linii. Na ich skrzydło weszła czwarta kompania kapitana Rańskiego. No, na razie to chyba koniec. Nasi wykonali kawał dobrej roboty. Tak jest, panie kapralu.